Znajdź obraz punktu P o współrzędnych 2 i minus 3 w jednokładności o środku O o współrzędnych 4 i 1 i skali K równej 2. Obraz punktu P nazwiemy P'. Jego współrzędne nazwiemy X i Y. Zaczniemy od definicji jednokładności. Jednokładnością o środku O i skali K nazywamy przekształcenie, które każdemu punktowi P płaszczyzny przyporządkowuje punkt P', taki, że O P', czyli wektor O P', wynosi K razy wektor OP. Po lewej stronie równania mamy wektor OP', czyli wektor o początku w punkcie O i końcu w punkcie P'. Zapiszemy go w postaci. Od końca wektora, czyli od współrzędnej x-owej punktu P', odejmujemy współrzędną x-ową punktu O. Współrzędna x-owa punktu P' u nas została nazwana x. Odejmujemy współrzędną x-ową punktu O, czyli 4. Wektor ma dwie współrzędne. Tu załatwiliśmy współrzędne x-owe, teraz mamy współrzędne y-owe. Czyli od współrzędnej y-owej punktu P' u nas y, odejmujemy współrzędną y-ową punktu O, czyli w naszym wypadku 1. Skala K wynosi 2. Teraz mamy współrzędne wektora OP, czyli od końca, czyli od punktu P odejmujemy początek, czyli punkt O. Pierwsze współrzędne to są współrzędne x-owe, czyli od współrzędnej x-owej punktu P u nas 2 odejmujemy współrzędną x-ową punktu O, czyli 4. Teraz odejmujemy współrzędne y-owe. Od współrzędnej y-owej punktu P, czyli minus 3, odejmujemy współrzędną y-ową punktu O, czyli 1. Z lewą stroną równania na razie nie możemy nic zrobić, więc przepiszemy ją. Po prawej stronie obliczymy współrzędne wektora. Czyli mamy 2 minus 4 jest minus 2, minus 3 minus 1 jest minus 4. Teraz po prawej stronie możemy pomnożyć wektor przez liczbę, czyli lewą stronę przepisujemy, a po prawej stronie mnożymy współrzędne wektora przez liczbę, czyli 2 razy minus 2 jest minus 4, 2 razy minus 4 jest minus 8. Wektor znajdujący się po lewej stronie jest wektorowi po prawej stronie. Dwa wektory są sobie równe, kiedy odpowiednie współrzędne są takie same. Czyli współrzędna x-owa wektora po lewej stronie ma być taka sama jak współrzędna x-owa wektora po prawej stronie. Dostajemy w ten sposób równanie. X minus 4 równa się minus 4. Rozwiążmy to równanie. Dostaniemy x równa się minus 4 plus 4, czyli 0. A następnie współrzędne y-owe muszą być takie same. Czyli mamy równanie y minus 1 równa się minus 8. Rozwiążmy to równanie. Dostaniemy y równa się minus 1 na prawo, czyli jest plus 1, czyli dostajemy minus 7. Wystarczy już tylko zapisać współrzędne punktu P'. Czyli punkt P' ma współrzędne 0, minus 7.